Hej, dziś rozmawiamy z Pawłem, który prowadzi fanpage na YouTubie oraz profil na Instagramie Viking Power, na którym zajmuje się podejściem do życia, można tak bardziej powiedzieć. A co to dokładnie znaczy, do tego przejdziemy. Cześć Pawle. Dzień dobry. I dziś chcieliśmy porozmawiać niekoniecznie dokładnie o tym, czym się zajmujesz na co dzień, ale o fakcie, że wierzenia nordyckie oraz postać Odyna, jak sam określiłeś, zajmuje w twoim życiu bardzo ważne miejsce. Czy mógłbyś rozwinąć, dokładniej rzecz ujmując, co to znaczy z twojej perspektywy w jaki sposób odnosisz się do tych zjawisk? Wiesz co, wszystko się zaczęło w ten sposób, że już jako małolatnie, jako dzieciak, po prostu strasznie mi się podobał obraz takiego, wiesz, wikinga, nie? Wielkiego chłopa w długich włosach z brodą, generalnie zawsze taki chciałem być. Prawdopodobnie się to po części udało, tylko też mając więcej lat, zaczynając mieć, wiesz, coraz większe wymagania co do życia, coraz więcej zaczynając szukać, interesować się, zawsze byłem taką osobą, która po prostu czyta wszystko to, co wpadnie jej w łapy, zacząłem zauważać, że pod tą, wiesz, otoczką tych komiksowych wikingów, którzy jeżdżą sobie, rabują, napadają, palą i tak dalej, kryje się zajebista mitologia, która jest dużo głębsza, niż się wydaje na pierwszy rzut oka i jest zupełnie inna niż wszystkie mitologie, które się poznaje w trakcie edukacji. Inaczej, wszyscy poznajemy mitologię grecką na przykład, tak? Co nieco się mówi o rzymskiej, to jest prawie to samo, ale z pewnymi różnicami. Ja też po drodze gdzieś się interesowałem na przykład Indianami, Aztekami i tak dalej, też poznałem tę mitologię i zauważyłem, że większość mitologii na świecie jest jakby bardzo podobna, nie? Owszem. Te systemy politeistyczne polegają na tym, że masz po prostu Boga, który się zajmuje jakąś tam domeną swoją i po prostu odpowiada za jakieś tam zjawiska, nie? Natomiast mitologia germańska, skandynawska, to co nazywamy tymi wierzeniami nordyckimi, jest trochę inna, bo tam tak naprawdę nie masz postaci, które się zajmują konkretnie czymś, nie? Nie masz Boga wojny, nie masz, nie wiem, bogini sprawiedliwości i tak dalej, tylko ci bogowie mają bardzo bogate osobowości i zajmują się bardzo wieloma sprawami. I ich historie są tak naprawdę bardzo aktualne, są bardzo życiowe, są opowiedziane nie wprost, ale to jest generalnie taka domena całej tej poezji skaldycznej, można powiedzieć wczesnej literatury skandynawskiej, czyli to mówienie nie wprost, opowiadanie tak naprawdę dookoła. Jeżeli się w to wgłębić, to ja po prostu odkryłem, że pod tą mitologią plus pod systemem run i tym, co się za nimi kryje, tak naprawdę jest podręcznik, jak przeżyć życie, żeby stać się legendą za życia, czy nie wiem, możesz to nazwać osiągnąć sukces, spełnienie, nie wiem, osiągać po prostu swoje cele. Tak naprawdę tam masz coaching, który nie jest bullshitem, nie? Okej, to bardzo, 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 bardzo. Ja się zasadniczo zgadzam z tym, co powiedziałeś tutaj, tylko chciałbym też, żebyśmy doprecyzowali pewne rzeczy. To znaczy, w momencie, kiedy mówisz o wartościach wyciąganych właśnie z tej mitologii nordyckiej, czy właśnie z archetypów pewnych, z pewnych postaci bogów, czy herosów z tamtej mitologii, to co dokładnie masz na myśli? Bo niektórzy ludzie, słysząc to, mogą pomyśleć, że na przykład, że dosłownie wierzysz w istnienie na przykład Odyna, czy pewnych tego typu, czy w dosłowną prawdziwość tych mitów, prawda? W sensie, czy mógłbyś opisać, jak dokładnie do tego podchodzisz oraz właśnie powiedzmy, czy taki Odyn, który poza kamerą wcześniej określiłeś go mianem archetypu, czy jest on, czy nazwałbyś Odyna jako ten archetyp czymś rzeczywistym? Jeżeli tak lub nie, to w jaki sposób? I tak i nie. Ja sobie na potrzeby właśnie takiego pytania ukułem taki termin, że jestem wierzącym ateistą, nie? O co tutaj chodzi? Musimy wyjść od też takiej specyfiki właśnie mitologii nordyckiej, która polega na tym, że bogowie nordyccy nie roszczą sobie praw do stworzenia wszechświata i zarządzania nim, nie? Czyli ten panteon tych bogów to nie są jakby istoty, które stworzyły to wszystko, osadziły nas, niedoskonałych ludzi w tym świecie i wymagają od nas czczenia ich, bo oni są twórcami, tylko oni są jakby częścią składową całego wszechświata i sami tego wszechświata nie rozumieją, sami tym wszechświatem nie są w stanie zarządzać. Oni są po prostu elementem, są innym rodzajem bytu, nie? I teraz tak, generalnie sam pomysł, żeby, wiesz, wierzyć w to, że istnieją gdzieś nad nami, czy nawet idąc dalej, na drzewie życia, gdzie jest zawieszony na świat Midgard, to ponad nim na wyższych gałęziach nagle mamy, wiesz, zawieszony gród Asgard, gdzie żyją ci bogowie, jest dla mnie troszeczkę, wiesz, no,
abstrakcyjną taką koncepcją, żeby faktycznie to przyjąć. Nie? Przynajmniej w sposób dosłowny. Właśnie w sposób dosłowny, nie? No, jakby, wiesz, nie wydaje mi się, żeby tak było i nie wydaje mi się, że jeżeli umrę, wiesz, z orężem w ręku, to trafię na wieczne uczty i igraszki i będę co noc ginął i się odradzał na nowo i tak będę czekał na koniec świata, nie? Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że samo podejście do tego, że są to po prostu pewne symbole i archetypy i zaraz bym chciał jeszcze przejść do tego, jak ja rozumiem symbol, bo wtedy to nabierze sensu, to jest to dość spójne z tym właśnie podejściem, że ci bogowie chcą być po prostu brani pod uwagę jako element wszechświata. Mhm. I dla mnie faktycznie wszyscy ci bogowie, te historie, które oni utożsamiają, są składowym elementem naszego wszechświata, są po prostu ubrani w pewne, wiesz, pewne szaty, w pewne imiona, w pewne cechy, ale jakkolwiek byś tego nie nazwał, znajdziesz te elementy, podejrzewam, w każdych wierzeniach, nie? Mhm. Tak. Bo symbol dla mnie działa w ten sposób, że jeżeli dostatecznie duża ilość ludzi utożsamia coś z pewnym symbolem, to pewien symbol zaczyna funkcjonować w takiej zbiorowej, ja to nazywam zbiorową nieświadomością, jako nośnik danych. Mhm. Przykładowo, ja mogę rzucić okiem, wiesz, na, nie wiem, na krzyż chrześcijański i ja nie muszę się zastanawiać, co to znaczy. W mojej głowie od razu gigabajty danych spływają w jednej sekundzie, szybciej niż, wiesz, niż jest to możliwe transferować na jakiejkolwiek maszynie. Ja mam pewną koncepcję od razu. I wszyscy na świecie mamy pewną koncepcję co do tego symbolu. I ta koncepcja zaczyna żyć. Mhm. I tak samo jest tutaj, nie? Czyli postać Odyna, postać Thora, postać Freya, Frey i tak dalej, inne postacie z tej mitologii, czy nawet sam system run, które też mają pewne swoje znaczenia, one zaczynają funkcjonować jako coś, co żyje, ale jako jakaś abstrakcyjna koncepcja. I teraz możesz z tej koncepcji korzystać lub możesz z niej nie korzystać. Tylko że dla mnie to bardziej polega na tym, że albo z niej korzystasz świadomie, albo korzystasz nieświadomie, bo w pewnym po prostu kręgu kulturowym i tak istniejemy. Mhm. I wszyscy w tym jesteśmy zanurzeni. Nie? Tak samo jak ja nie mogę powiedzieć, że wiesz, że ja odrzucam chrześcijaństwo. Tak? Ja żyję w świecie chrześcijańskim i ja chcąc, nie chcąc wyznaję zasady chrześcijańskie i te zasady przynajmniej w większości pozwalają nam na to, że jesteśmy w stanie w jakimś tam względnym pokoju żyć, funkcjonować i się rozwijać. Nie? Na tym polega cywilizacja łacińska. Mhm. No. Nie? Także te archetypy gdzieś są. I my jako ludzie świadomi, myślący, posiadający właśnie tę zdolność pojmowania tych abstrakcji, możemy z nich korzystać i świadomie z nich korzystając jesteśmy w stanie ich naprawdę dużo wyciągnąć i ubogacić siebie. Tak, dobra, więc... Tak do tego podchodzę. Rozumiem, to ja tak dopytam, czy dobrze to rozumiem, być może sparafrazuję to, być może też trochę dla widzów. W sensie, czy dobrze rozumiem w takim razie, że ci bogowie, powiedzmy, czy też, czyli herosi, prawda, czy ogólnie tego typu kwestie mitologiczne, są, powiedzmy, symboliczną reprezentacją rzeczy, zjawisk, fenomenów, które są absolutnie rzeczywiste. Bo można się kłócić, że nie wiem, Ares, tak, powiedzmy, weźmy z innej mitologii, jest bogiem wojny, tak? I jest on postacią, która pomaga nam skonceptualizować sobie wojnę, ponieważ wojna, czy nam się to podoba, czy nie, jest w cudzysłowie siłą, która kształtuje życia ludzi od zawsze i to się nie skończy zbyt szybko, wbrew pozorom. I w sensie można się kłócić, że Ares nie istnieje w świecie fizycznym, prawda? Ale ciężko byłoby się kłócić, że nie istnieje w świecie, że nierzeczywistym jest to, co on reprezentuje. Dobra, dokładnie tak. mniej więcej się zgadzamy. I nawet jeszcze ponadto uważam, że wiesz, taki Ares czy inne postacie mitologiczne, one reprezentują pewien swój potencjał, czyli mają zgromadzoną w sobie pewną energię. I w momencie, w którym, zobacz, często się mówi o tym, że wiara potrafi prowadzić ludzi do niesamowitych czynów, tak? No. Czyli, że osoba wierząca, która wierzy, że stoi za nią Bóg, chrześcijański czy jakikolwiek inny, jest w stanie osiągać, wiesz, zrobić coś, czego normalnie by nie była w stanie zrobić. Jakby nie zdaje sobie sprawy, że jest w stanie. Tak, zyskuje skądś pewne siły, bo wierzy w to, że jest coś ponad. I teraz ty nie musisz być wierzącą osobą dla mnie, żeby korzystać z tego, co jest ponad, bo ja to nazywam po prostu nieświadomością, tak? Mhm. Czy podświadomością. Czyli właśnie, znaczy nie jestem pewien, czy teraz to dobrze rozumiem, bo raczej powiedziałbym, że świadomie przyjmujesz pewien wzorzec mitologiczny, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że funkcjonując w nim, masz niejako dostęp do pewnych właśnie wzorców, których nie dałoby się, że tak powiem, racjonalnie przeanalizować w całości, bo by ci zwyczajnie życia na to nie starczyło.
prawda? Czyli przyjmując wzorce pewnego, pewne wzorce mitologiczne, właśnie masz, tak jak użyłeś słowa energia, prawda? No, ale też mówimy w kontekście symbolicznym. Potencjał. Tak, potencjał. W sensie dokładnie, że masz, że to są pewnego rodzaju furtki, takie koncepcyjne, do tych idei, które pozwalają czerpać z nich bez konieczności zrozumienia ich w całości. Tak? Jest to tak, jak najbardziej. Tylko jeszcze mi chodzi o to, że człowiek generalnie, przynajmniej ja tak to rozumiem, ja tak to obserwuję, że ludzie generalnie potrzebują pewnego potwierdzenia, że to, w co wierzą, jest dobre, że coś ponad nimi daje im potwierdzenie, że to jest dobre, nie? Czy w tą stronę powinni iść. I tutaj wchodzi też ogromna rola czegoś takiego, co my nazywamy rytuałem, tak? Wszyscy znamy rytuały. Msza święta jest rytuałem. Nie? I dla mnie właśnie rytuał jest narzędziem do wzmacniania komunikacji ze swoją podświadomością. Mhm. Nie? Czyli wiesz, te bóstwa gnieżdżą się gdzieś w tej podświadomości. Tam się tworzy to potwierdzenie. Te wartości są dobre. Ktoś ponad pokazał mi, że tak mam żyć, że to jest dobre, że wtedy jestem dobrym człowiekiem. Nie? Czy że właśnie taki jest sens życia, bo to jest też klucz, wokół którego się kręci generalnie wierzenia na całym świecie i mitologia. Nadanie sensu naszemu życiu, które jest wypełnione cierpieniem i tak dalej. Po co ja mam to wnosić? Nie? Tak. I to właśnie ten motor zainstalowany gdzieś z tyłu jest potrzebny i można z niego korzystać. Tylko mi właśnie chodzi o to, że nie musisz być wcale osobą, która wierzy faktycznie w bóstwo. Bo często ludzie, którzy są niewierzący, popadają w pewnego rodzaju nihilizm. Mhm. Nie? Czyli wiesz, to wszystko jest pozbawione sensu. Mhm. Jeżeli to wszystko jest pozbawione sensu, to po co ja mam robić coś więcej niż zapewniać sobie na przykład uciechy cielesne? Mhm. Tak? Bo przecież mam tylko jedno życie, nie ma żadnego życia po. Mogę tylko przeżyć, wiesz, to, co się dzieje tu i teraz, więc czemu miałbym nie robić rzeczy tylko dla mnie przyjemnych? Mhm. Tak, dragi, łatwe dupeczki, życie na krawędzi i tak dalej. A ja uważam, że bez problemu osoba niewierząca może sobie ten sens nadać, właśnie podłączając się pod pewne potencjały. Okej, okay, w sensie, i też zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz, że w tej takiej pewnej strukturze mitologicznej, czy symbolicznej, że w pewnej strukturze symbolicznej istniejemy, czy nam się to podoba, czy nie. Ponieważ, tak jak mówiliśmy, te wszystkie fenomeny, które się kryją pod symbolami, są zwyczajnie zbyt złożone, żebyśmy mogli świadomie je w całości przeanalizować, więc jakąś taką strukturą symboliczną się musimy posługiwać. I jeżeli, ja się całkowicie zgadzam z tym, co powiedziałeś, że jeżeli nie wybierzemy jej sobie świadomie, jeżeli nie przypniemy się do jakiejś struktury, na przykład mitologicznej, to wsiąknie nas jakaś inna, bo nie potrafimy funkcjonować bez tego. Na przykład ideologia. Tak, na przykład nawet ideologia polityczna czasem to może być. Dokładnie, to mam na myśli, nie? Tak, że to jest, że jeżeli, właśnie to jest coś, ja się bardzo często spotykam właśnie z takimi ludźmi, zdarzało mi się spotkać z ludźmi, którym się wydaje, że są w stanie patrzeć na rzeczywistość taką, jaka ona jest, bez takich ram koncepcyjnych kontekstu. To jest moim zdaniem zupełnie nierealne i takie, w sensie obawiam się, że ludzie, którym się tak wydaje, po prostu nie są świadomi ram, przez które patrzą. I to jest być może osobny temat, ale też to jest moim zdaniem bardzo słuszne. W sensie, że siłą rzeczy musimy sobie wybrać pewne okno, przez które patrzymy na świat. I poniekąd o co pytasz, to jest właśnie okno, które sobie wybrałem. Okej, okay, właśnie o to mi chodzi, że uznajesz, że to okno jest po prostu, że daje ci pozytywne rezultaty. Dobra, więc przejdźmy może w takim razie do tego okna. Czego w takim razie dla ciebie symbolem jest Odyn i jakie wartości niosą te wierzenia nordyckie? Co można z nich wyciągnąć do życia codziennego? Wiesz co, Odyn jest takim dość specyficznym bóstwem, bo on jest traktowany jako taki, wiesz, jakby to bóstwo zwierzchnie. Tylko że on w praktyce nie ma wcale takiej funkcji. On nie jest, wiesz, władcą bogów, on nie jest najwyższym bogiem, on jest po prostu uważany za tego, który ma, wiesz, największy wgląd, taki jest najbardziej nieobiektywny, bo Odyn w ogóle nie jest obiektywny. Widzi najwięcej. On jest po prostu pewnego rodzaju liderem, nie? Bo, wiesz, były istoty w tym uniwersum mitologii nordyckiej, które są mądrzejsze od Odyna, które wiedzą więcej, rozumieją więcej, ale Odyn jest jakby poważany przez większość bóstw jako, wiesz, ten najważniejszy. Mhm. Ale on nie ma jakby tej funkcji króla, bo on się wcale królowaniem nie zajmuje. I Odyn utożsamia kilka takich, moim zdaniem, uniwersalnych prawd, on tak naprawdę utożsamia ścieżkę człowieka, nie? Bo jeżeli nie będziemy oczywiście analizowali całej historii Odyna,
ale jest tam kilka takich wątków, które dla mnie działają bardzo mocno i inspirują mnie w jakiś sposób i właśnie nadają pewnego rodzaju sens mojemu życiu, czy sens wszystkim przeciwnościom, z którymi się spotykam. Bo przede wszystkim Odyn jest Bogiem, który przyłożył rękę do stworzenia wszechświata, ale całe swoje życie poświęca uczeniu się o tym wszechświecie. Mhm. Czyli on większość życia spędza na tym, że podróżuje w przebraniu po świecie, po wszystkich 9 światach, które zna mitologia nordycka, o tym też sobie potem pogadamy, i je bada. On jest znany, w samych sagach i mitach występuje ponad 200 imion samego Odyna. Jest nazywany na 200 różnych sposobów, utożsamiając różne cechy. On jest też traktowany jako bóg wojny, ale wojny nieczystej, wojny z podstępem. Mhm. Nie? On jest brany za takiego patrona raczej jarlów, raczej arystokracji, nie? Bogatych władców, bogatych panów wojen, nie? Również piratów. Nie? W przeciwieństwie na przykład do Thora, który też jest bogiem wojny, ale był uważany za takiego boga właśnie prostej ludności, takiego szczerego, dobrego, sprawiedliwego, nieoszukującego. Odyn też sobie utożsamia coś, co się nawet może spodobać w stronie tak zwanej LGBT, bo Odyn zajmował się zajęciami niegodnymi mężczyzny, a mimo to wojowie szli do boju z Odynem na ustach, bo Odyn parał się na przykład magią. W świecie nordyckim magia była zarezerwowana dla kobiet. I Odyn też nie miał problemu z przybraniem postaci kobiecej, czyli też przebraniu się za kobietę, mówiąc pokrótce, tak? Coś, co też jest niegodne mężczyźnie. Czyli Odyn symbolizuje przede wszystkim ścieżkę do poznania wszystkiego, nie wartościując, czy to jest dobre, czy złe. Odyn nie jest ani dobry, ani zły. Mhm. Nie? Odyn jest ponad podziałem. Odyn chce poznania. Tak, coś za Adam i Ewa wylecieli w raju, nie? No to dojdziemy do tego, bo to bym skomentował. Natomiast, no. Ale bo mówisz też, że jest właśnie, że patronem powiedzmy takich wojny nieczystej, tak? Czy arystokracji, jarlów i tak dalej. Ale czy w takim razie można to ująć, że jest w pewien sposób patronem osób, czy też funkcji polegających właśnie na egzekwowaniu swojej mocy w świecie, prawda? W ten sposób... Nie wiem, do woli mocy może pójdę, bo dojdziemy już na samym końcu tej rozmowy. Ciekawe, jeszcze nam się Nietzsche tutaj wtrąca. No, ale właśnie do czegoś takiego, w sensie, że bez wartościowania, to jest właśnie bardzo istotne, mm-hmm. on nie dąży do tego, co właściwe, tylko do tego, co może zrobić tak naprawdę. Tak, i tu jest właśnie jeszcze jeden detal, nie? Mm-hmm. Bo Odyn poświęcił swoje oko, żeby móc, wiesz, zaczerpnąć ze studni Ymira, tak? Czyli ze studni właśnie poznania. I Odyn również sam siebie poświęcił sobie w ofierze. I to jest najmocniejszy chyba wątek Odyna, bo on sam się powiesił na drzewie życia i przebił się własną włócznią, Gungnirem, po to, żeby zdobyć poznanie run. I to jest bardzo, ale to bardzo hermetyczne, magiczne, okultystyczne, jaki słów byś tu tylko nie nazwał, nie? Bo podsumowując to w ten sposób, mamy kogoś, kto jest w stanie poświęcić wszystko to, czym jest, żeby stać się wszystkim tym, czym ma być, czym może się stać. O. Tak, mamy takiego kogoś, tak. I to jest właśnie Odyn. Okej, no pogadamy. I wiem, że masz kogoś jeszcze na myśli, nie? Ale to jest bardzo ciekawe, nie? Że tak się wyrażę pewne podobieństwa i pewna symbolika, która przemawia do ludzi, że tak się wyrażę niezależnie od kultury. Ale no, przegadamy to jeszcze. Dla mnie to jest przede wszystkim świadectwem, że jeżeli mamy takie wątki w wielu kulturach, to znaczy, że to jest po prostu element pewien wszechświata i naszego jestestwa tutaj. I tyle. I jakby wspieranie się, wiesz, czyje detale mają rację i zabijanie się w imię tego, to jest naprawdę amba, to jest zupełnie niezrozumienie tego, co ma nam dać religia, co mają nam dać wierzenia, nie? Często tak, chociaż detale są istotne i też przejdziemy do tego w dalszej części. Oczywiście, one są istotne, ale mijamy się wtedy jakby w tym, o co w tym wszystkim chodzi. Spoko. Nie? I mówię, zanim przejdziemy właśnie do detali i tak dalej, to powiedz, co taki przeciętna osoba mogłaby twoim zdaniem wynieść z tej historii Odyna i co ona mogłaby zastosować w swoim własnym życiu, bo też tak jak mówiliśmy na początku, jest to taki drogowskaz dla każdego twoim zdaniem, prawda? Teraz aplikacja tej postaci do życia polega moim zdaniem na tym, w jaki sposób Odyn traktuje nas, nie? I to jest właśnie ujęte w tych opowieściach, bo Odyn daje przykład, tak? To jest jego ścieżka, on to przebył, tak naprawdę w sumie nie wiadomo,
kiedy on to przebył, czy to dopiero się stanie, czy było. W każdym razie wiemy, że tak ta historia się potoczy, bo też mitologia właśnie skandynawska pod tym względem mnie fascynuje, że tam tak naprawdę nie wiemy, kiedy te historie się wydarzą. Czy one się wydarzyły 1000 lat temu, bo ci bogowie są śmiertelni, oni podlegają czasowi tak samo jak my. I teraz historie są, nie są ułożone w żaden kanon, nie, ale mają wyraźne następstwa, czyli pewne postacie odchodzą, pewne giną i tak dalej, aczkolwiek na przykład kult pewnych postaci, które zginęły w mitologii, nadal był obecny, czyli robi się nam pewne poplątanie. Jest jakby początek świata, jesteśmy my, jest koniec świata, czyli ten Ragnarok, i po drodze, gdzieś w tej ramie czasowej to się musi dziać, nie? Ale to mniejsze o to, czy to się wydarzyło, czy nie, czy on już przebył tę drogę. W każdym razie Odyn ma swój gród, swoją Walhallę, tak? I Odyn zaprasza do Walhalli tylko tych wojowników, którzy zginęli godną śmiercią, nie? Czyli zginęli tak naprawdę z orężem w ręku w czasie bitwy. I bierze tam tylko najdzielniejszych wojowników, którzy mu się spodobali. To jest kolejna rola nas ludzi, jako, wiesz, po prostu my mamy sprawiać przyjemność bogom. Oni nas będą podpuszczać i oni chcą się cieszyć tym, przeżywać emocje, to co chce też człowiek robić, tak? Przeżywać emocje patrząc na nas. Teraz tak, skoro Odyn przeszedł całą tą drogę, poświęcił wszystko to, czym był, żeby stać się wszystkim tym, czym mógł się stać, to on nie chce, mówiąc kolokwialnie, w swojej Walhalli pist. I Odyn będzie cię próbował. Odyn nie jest dobrym ojcem, nie? Odyn nie jest dobrym ojcem człowieka czy mężczyzny, który będzie, wiesz, cię wspierał, czy będzie dawał ci siłę. Odyn może co najwyżej dać ci inspirację, nie? Ale nigdy nie da ci siły. I będzie cię tak długo testował, aż cię nie położy, i w momencie, w którym cię położy, zdecyduje, czy to wystarczyło. I jaki za tym idzie morał? Morał za tym idzie bardzo prosty, że wszystko to, co dostaniesz od Odyna, to Odyn tak naprawdę wierzy, że jesteś w stanie unieść. Bo dla niego to jest trening. On się trenuje, bo jemu zależy na tym, żeby mieć wojowników, bo on ma wtoczyć bitwę na koniec świata, nie? Z tak zwanymi siłami zła. Którą przegra. Chociaż Odyn jakby no nie jest uosobieniem dobra, więc to też jest fajne, bo to wszystko nie jest zero-jedynkowe. To mi się najbardziej podoba, nie? To jest ludzkie. To nie jest idealistyczne, nie? Czyli on cię trenuje. Czyli jeżeli on w ciebie rzuca wyzwaniem, coś ci się pierdoli w życiu, masz z czymś problem, masz dużo cierpienia, to cierpienie jakby nie tyle jest uzasadnione, bo wierzysz w Odyna, tylko rozumiesz, że na tym polega ten świat. To jest po prostu wgrane w kod źródłowy naszego świata, że życie to będzie ciągłe radzenie sobie z przeciwnościami. I dostajesz takie przeciwności, które jesteś w stanie pokonać na skraju własnej wytrzymałości. Zawsze. Ale jesteś w stanie je pokonać samodzielnie? It's up to you. Możesz wybrać sobie drużynę. Znaczy, nie, ale mam na myśli, że bo dobrze rozumiem, że to jest, że Odyn nie pomaga, tak? W sensie to nie, jest. Nie. Okej, okay, na takiej zasadzie, w sensie, że ten świat i to, co wszystko, w sensie, całość, że tak powiem, problemów, z którymi się tutaj mierzymy, w tej perspektywie, jest do ogarnięcia dla nas. Wiesz, może ci pomóc Thor. Takie sytuacje się zdarzały. Okej, widzisz, to jest jeszcze jedna perspektywa. Czyli możesz korzystać z pewnych potencjałów, ale dla mnie najważniejsza wartość tego jest taka, że jest po prostu pewne uzasadnienie dla tego, co nas spotyka. No, że to jest droga, że to jest droga do stawania się lepszym. I dla mnie, dla osoby, która jakby nie wierzy faktycznie w realnie istniejących bogów czy Boga, jest to wystarczające uzasadnienie. To jest, tak jest napisana ta gra, w której jesteśmy. To jest w tym kodzie. I o tym mówią najstarsze podania. Nie? I o tym mówią też runy, o tym mówią inne mity. I dla mnie to jest wystarczające uzasadnienie, żeby mi się chciało pokonywać to wszystko, natomiast nie podchodzić do tego w ten sposób, kurwa, czemu mi się znowu to dzieje? Czemu mi? Czemu ja mam trudniej? Ty, może ja mam trudniej, bo mam większy potencjał niż ci ludzie, którym jest łatwo. Czy to nie jest wystarczające uzasadnienie, żeby z uśmiechem na twarzy przyjąć kolejny nóż w plecy? No, to już sobie prawdopodobnie każdy musi sam odpowiedzieć. Natomiast, o ile dobrze rozumiem, w takim razie jest to, daje to ludziom, czy przynajmniej ma dawać to ludziom, perspektywę na to, że co by się nie działo, że tak się wyrażę tutaj w tym świecie, to jest, w sensie, to jest taki skrót tego, że życie jest cierpieniem, czy nam się to podoba, czy nie. I naszą niejako rolą w tym świecie jest radzenie sobie z tym cierpieniem i stawaniem się lepszym. I przede wszystkim jest to część życia. Okej. Okay. Ja teraz będę, wiesz, czekał się szczegółów, prawda?
Ale czy to znaczy, że to radzenie sobie, z tymi przeciwnościami, właśnie stawaniem się lepszym, zasłużenie na bycie godnym tej Walhali i tak dalej, to jest właściwe życie w przeciwieństwie do zachowywania się inaczej? Wiesz co, to jest teraz pytanie, co uważamy tutaj za... Za właściwe i jakiego kryterium byśmy do tego użyli, tak, skoro Odyn jest dość obojętny w tym temacie. Bo zobacz, o co mi tutaj chodzi, nie? Mitologia skandynawska była tak skonstruowana, żeby zachęcić ludzi do ekspansji. Okej, okay, tak. Czyli jakby, wiesz, tam godnym i dobrym życiem było wpakować się na okręt, wyrżnąć trochę ludzi i przywieźć złoto. I to jakby warunkowała tylko i wyłącznie sytuacja ekonomiczna w Skandynawii w tamtym czasie. Tak. To, o czym mówiłem, że ludzie potrzebują pewnego odgórnego uzasadnienia, czy po prostu wzoru do naśladowania, żeby mieli ten wyższy fef, który ich popchnie. I no teraz dobra, patrząc na współczesność, jeżeli przeżyjesz życie traktując dosłownie mitologię nordycką, czyli masz się sławić w wojnie i tak dalej, to jedyną opcją, która ci pozostaje, to jest zostanie na przykład, wiesz, międzynarodowym dealerem narkotyków, tak? Czyli jest to jedno. Założyć sobie grupę przestępczą i robić, co się chce, zdobywać bogactwo i podrzynać gardła. Więc stwierdziłbym to, być może no nie jest to najlepsza droga, tak? Ale jakby odzierając sam schemat działania z detali, czyli w jaki sposób mam to zrealizować, to sam ten schemat działania, czyli po prostu pokonywanie tych przeciwności i dążenie do tej własnej doskonałości, czyli powtórzenie tego Odyna, poświęcenie wszystkiego tym, kim jesteś, zarżnięcie nie wroga, nie drugiego człowieka, ale zarżnięcie swoich słabości, swoich przywar i tak dalej, czyli potraktowanie właśnie siebie jako wojownika, który walczy z własnymi demonami, z przeciwnikami w środku, podbicie ich, spalenie ich i ograbienie ze wszystkiego, co mogą nam dać, tak, uważam, że to będzie dobre życie. Spoko, fajnie. Tylko, że moje pytanie jest tutaj takie, ponieważ żeby, powiedzmy, no, zdobywać jakoś, czy realizować samego siebie, powiedzmy, kosztem innych ludzi, nie trzeba być międzynarodowym dealerem narkotyków, można to robić w życiu codziennym, prawda? I jeżeli, no bo wielokrotnie myślę, że ludzie zdarzają, widzą się w takich sytuacjach, że mogliby poszerzyć jakoś swoją wizję, czy to egzekwowanie tej swojej mocy, prawda, w świecie, poprzez wykorzystywanie czy skrzywdzenie nawet innych ludzi. Ludzi, którzy być może na przykład nie są tacy jak my, ludzi, którzy być może postrzegamy ich jako, no nie wiem, ludzi, którzy na przykład nie realizują tej drogi, prawda? Może ich będziemy uznawać za kolokwialnie, jak to użyłeś słowa, za pizdy, tak? Ludzi, którzy sobie nie radzą w życiu, a my mamy możliwość wykorzystania ich dla własnego celu. Czy to jest w jakiś sposób się kłóci z tą wizją, czy nie? Czy wręcz przeciwnie? Czy to jest obojętne? W momencie, w którym, jeżeli przedstawiasz to w ten sposób, to oczywiście nie wchodzi to w konflikt z tym, co mówię. Tak? I tutaj jest ważna taka pewna nakładka cywilizacyjna, nie? I wykazanie się pewną moralnością, tak? Bo inaczej, ja nie jestem ani za tym, żeby być, wiesz, dobrym Samarytaninem dla wszystkich, ale nie jestem też na zasadzie takiego podejścia, że masz, wiesz, że wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, to jest twoja zdobycz. Albo ty będziesz ich zdobyczą, nie? I to jest naprawdę bardzo trudny temat, bo jak tak naprawdę mamy określić, gdzie, wiesz, co jest moralne, a co nie jest moralne? No, na to spory są, odkąd filozofia istnieje, nie? No tak. I ja sobie to tłumaczę, wiesz, w ten sposób. Musimy się tutaj cofnąć znowu w czasie, jak tak naprawdę powstała cywilizacja, tak? Ja to streszczę, no nie będziemy teraz pół godziny gadać, bo mam to dość, wiesz, dużo o tym myślałem. Na początku po prostu pojedynczy ludzie stwierdzili, że polując w grupie łatwiej, wiesz, zdobyć jedzenie i obronić to, co upolowałeś, tak? Ta grupa się poszerza, ta grupa w którymś momencie zaczyna, wiesz, dostrzegać, że jeżeli na przykład sobie wbudują gród, to będzie się jeszcze łatwiej obronić i będziesz miał bazę wypadową. I w momencie, w którym się ten gród rozrasta, bo zawsze były grupy, które są walczą, tak? Ktoś wchodzi na czyjś teren, bo ma więcej jedzenia. Trzeba to obronić, nie? Ktoś wpada właśnie na pomysł, że jeżeli jesteś słabszy, to można ci to zabrać, nie? I tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę cała cywilizacja tworzy się po to, żeby się bronić nawzajem. W momencie, w którym jest dostatecznie dużo ludzi w grodzie, można się podzielić funkcjami. Czyli ktoś na przykład się może zająć, nie wiem, sztuką, nie? Może zacząć spisywać to, co robimy, może zacząć śpiewać, nie? Może zacząć malować na ścianie. I my, mężczyźni, którzy zajmują się polowaniem, decydujemy się, że jest to dla nas jakaś wartość na tyle ważna, że możemy odpuścić tej osobie polowanie i bronienie grodu i utrzymywać ją niejako, nie?
i bronić jej. I na tej zasadzie wyrosły tak naprawdę miasta, potem wyrosły z tego, wiesz, całe plemiona, wyrosły z tego całe kraje, narody, tak i tak dalej. I w gruncie rzeczy nie wierzę w to, żeby człowiek był zdolny do tego, że wszyscy gdzieś na którymś poziomie będziemy żyli jako jedna wielka rodzina. No. Ja w to nie wierzę. Więc wychodząc z tego założenia, zawsze będą pewne grupy wrogie. Okej. Okay. Tak? I zawsze będą grupy rywalizujące ze sobą. I ważne jest to, żeby z jednej strony być w stanie sobie zbudować taką grupę, której możesz ufać, ale być też gotowym na atak innej grupy, tak? I tutaj już zostaje tylko i wyłącznie indywidualna moralność, czy ja wychodzę z założenia, że mogę na przykład odebrać słabszemu na zasadzie siłowej. No właśnie. Ja uważam, że twór cywilizacyjny, który pozwala nam egzystować w względnym pokoju, czyli to, że ja mogę wyjść w nocy na ulicę samemu, bez ekipy 10 osób, nikt mnie nie warżnie, jest na tyle cenne, że nie chcę tego sam w sobie naruszać. Ale są ludzie, którzy tak do tego nie podchodzą. Ja również muszę być na to gotowy, że może stanąć na mojej drodze ktoś czy grupa ludzi, którzy będą mi chcieli to odebrać. Ja w tym momencie muszę również mieć pewną siłę, czy fizyczną, czy ekonomiczną, czy po prostu pozycję, pewną władzę, żeby się przed taką grupą bronić. Czyli ja chcę być jednocześnie przygotowany na wojnę, przygotować się na wojnę, ale niekoniecznie toczyć wojnę ze wszystkimi. Okej, okay. I w sensie ja rozumiem, wydaje mi się, że rozumiem to wszystko, ale to, co teraz wyjaśniłeś, to jest pragmatyczny argument za szanowaniem się wewnątrz własnej grupy. Ale co z grupą uznawaną za przeciwną? Czy członkowie grupy przeciwnej to też są równoważne istoty ludzkie, którym należy się szacunek? Czy są to jednostki, które mogą stać na drodze do naszego celu? I jeżeli naszej grupie, jeżeli dla celu naszej grupy opłacałoby się zdeptać tych ludzi i ich zniszczyć, to czy jest to dla nas uzasadnione? Bo z perspektywy czysto, że tak powiem, ekonomii grupowej, powiedziałbym, że no, zniszczenie drugiej grupy, przejęcie jej zasobów, no, jest opłacalne. Ale pytanie brzmi, czy jest to moralne, a jeżeli nie, ponieważ no nie podejrzewam cię mimo wszystko o taką perspektywę, jeżeli nie jest to moralne, to dlaczego? W sensie, czy da się to w jakiś sposób odnieść do tego systemu wierzeń, o którym mówisz, czy może jest to raczej właśnie tak, jak powiedziałeś, nasza nakładka cywilizacji łacińskiej, która jednak nakazuje w sensie uznawać nawet wroga za człowieka. Do tego stopnia, że gdy ktoś tego nie robi, że gdy ktoś zbyt źle traktuje wrogów, to my jesteśmy tym przerażeni. Wiesz co, w samej jakby źródłach, w samej mitologii, tam nie za bardzo są takie informacje, aby, wiesz, osoby wyznające Odyna i resztę bóstw, żeby traktowali jako gorszych ludzi z innych plemion czy z innych wierzeń. Ale? Wprost przeciwnie, to oni się spotkali z takim traktowaniem, że są poganami i są niegodni, życia nie mają duszy, nie? Ale z tą duszą to chyba nie do końca, ale powiedziałbym jednak tak, że okej, że nie traktują tych ludzi jako gorszych, prawda? No ale nie mają problemu z najechaniem ich, spaleniem, zapłaszczeniem, co im się tylko podoba, ponieważ no, bo to egzekwują sobie tę wolę mocy, prawda? Więc no tutaj jest w sensie, okej, nie uznajemy was za gorszych, ale i tak was zrajdujemy. No to w sensie to jest, no... Nie mieli filozofii kategoryzowania ludzi na lepszych i gorszych, zgadzam się, ale praktyka pokazywała, że no nie było żadnego szacunku do osoby z grupy opcji przecież, prawda? Znaczy wiesz, no nie wiem, czy to jest brak szacunku, czy po prostu tak świat wtedy nie wyglądał. No w sensie to możliwe, coś, ale... Były mniejsze i większe grupy, które non-stop walczyły o poszerzenie, wiesz, swojej ziemi, poszerzenie swoich bogactw i tak dalej. I to się działo, wiesz, i ze strony pogańskiej części Europy, w stronę chrześcijaństwa i też pomiędzy chrześcijańskimi ludami wewnątrz. Często zawsze były też spory, nie? I też myślę, że odpowiedzią na to, co pytasz, mogłoby być to, a jak to wygląda na przykład w przypadku konkurencji na rynku? Bo ja na przykład posiadając, wiesz, firmę, która zajmuje się szkoleniem, przygotowaniem ludzi, wiesz, do sportu siłowo, czy po prostu trójbojem siłowym, ja mam konkurencję. Jednych konkurentów na przykład lubię prywatnie, innych konkurentów nie lubię nawet prywatnie, bo po prostu no zawsze się jakieś spory dzieją, tak? Ale co nie zmienia faktu, że wobec nich wszystkich ja chcę zagarnąć jak największą część rynku. Jasne. Ale to nie znaczy, że ja im na przykład podpalę siłownię. To jest zagranie nieczyste, tak? I tu na przykład moja moralność mi nie pozwala na takie zachowania. Czy ja na przykład nie podpierdolę kogoś do skarbówki, ale wewnątrz pewnych zasad, które są tak naprawdę niepisane, bo wchodząc na rynek, wszyscy się godzimy na pewną grę. Grę w monopol. No, na końcu musi zostać jedna osoba, która ma wszystkie zasoby.
No, tak działa, sam o tym mówiłeś poniekąd w jednym filmie, tak? To jest być może zbytnie uproszczenie, prawda, ale wiem, o co chodzi. Ale wiesz, jakbyśmy nie upraszczali, to możemy posiedzieć tydzień tutaj na tym streamie, nie? Jasne, ale mówisz, ale mówisz o, o podpalaniu siłowni czy podpieprzaniu kogoś do skarbówki, prawda? Okej, ale załóżmy, że mógłbyś podpalić kogoś siłownię, prawda? I jesteś przekonany, że uszłoby ci to na sucho. Że nikt tego nie zauważy, nikt nie pociągnie tego do ciebie, czy tak samo z podpieprzeniem do skarbówki, że dostajesz z tego jakiś zysk, nawet ekonomiczny, na rywalizacji, a nie masz, a przynajmniej jesteś przekonany, że nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji. No, z tego co rozumiem, powiedziałeś, że twoja moralność by ci na to nie pozwoliła, co nie? Spoko, cieszę się bardzo, to zgadzam się, ale dlaczego? Ale dlaczego? Bo nie lubię nieczystej walki. Ale co to jest nieczysta walka? Jak definiujesz, w sensie, bo mówiąc nieczysta walka, zakłada, że istnieją jakieś rzeczy, które są zachowania, które są niewłaściwe. Tak, i słuchaj, ja bym to ubrał w ten sposób. Każdy gdzieś tam wewnątrz siebie czuje, co to znaczy honorowa walka. Nie sądzę. Myślę, że to zależy właśnie od tej nakładki kulturowej, o której mówimy. I myślę, że różne nakładki kulturowe mogą mieć bardzo różne rozumienie tego, co to jest honorowa walka. Ponieważ są na przykład nakładki kulturowe, które wymuszają honorową walkę wewnątrz własnej grupy, ale kiedy walczymy z grupą obcą, wszystkie chwyty dozwolone. Wiesz, i to o czym tu mówiłeś... Tu się odwrę, jak najbardziej. No wiesz, i to o czym mówiłeś, że no w sensie, że z tymi realiami, że realia wymuszały, powiedzmy, rajdowanie tych ludzi, prawda? I w sensie, to jest słuszna uwaga, tak jak, że nawet tam chrześcijańskie narody ze sobą przecież tam się napieprzały, jeżeli... Bo realia to wymuszały, to jest prawda. Z tym, że na przykład chrześcijaństwo narzuca na to wszystko taką nakładkę, w sensie wiemy, że będziecie się naparzać, bo to jest w naszej naturze i być może stopniowo uda nam się z tego wyjść, ale nie ma co się mówić, że zbyt szybko. Ale pamiętajcie, że ten twój wróg też jest drugim, też jest człowiekiem i być może nawet powinieneś go szanować, nawet jeżeli go nienawidzisz. I to nie znaczy, że ci ludzie to robili poprzez historię, no mamy, wiecie, wiadomo, że ten, ale no były, ale jest wiele przypadków, gdzie pokonanych wrogów się nie wyrzynało do zera, prawda? I ta nakładka z czasem wyprodukowała w cywilizacji właśnie chrześcijańskiej coś takiego, na przykład uniwersalne prawa człowieka i tak dalej, tego typu rzeczy, które się... To oczywiście wszystko prawda, co mówisz, ale też no, wszędzie są pewne wyjątki. Słuchaj, no, jeszcze do niedawna w Stanach Zjednoczonych na przykład chrześcijanie trzymali, wiesz, osoby czarnoskóre jako swoje zwierzątka domowe. Tak. Szanowanie, wiesz, człowieka, nie? No tak, ale wyjście z tej z tej potworności było argumentowane właśnie kwestiami religijnymi, przecież ruch abolicjonistyczny. I zobacz, i to się stało po 1000 lat istnienia tej wiary, tak? No wiesz, niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych to był pewnego rodzaju nawrót niewolnictwa, tak? Bo niewolnictwa w Europie jako takiego, takiego, jakie było później niewolnictwo wobec czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, de facto nie było, prawda? W sensie niewolnictwo czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych to był nawrót tego postawożytności, a nie ciągłość. To nie jest tak, że po 1000 lat. Ja absolutnie nie przeczę żadnych, że tak się wyrażę, grzechów chrześcijaństwa i nic takiego, bo to jest lista na 1000 lat, prawda? Ale chodzi mi o to, że gdy wychodzono z tych patologii, na przykład z niewolnictwa, to zazwyczaj właśnie robiono to, argumentując to perspektywą chrześcijańską. I mówię, ruch abolicjonistyczny jest tego najlepszym przykładem, że to byli, w sensie, ruch abolicjonistów, u spodu ruchu abolicjonistycznego leżały właśnie wartości chrześcijańskie, że nie możemy zniewalać tych ludzi, ponieważ to są dzieci Boże. I w sensie takie były wtedy argumenty. Ja wiem, że dzisiaj to jest na tyle oczywiste, że nikomu nie trzeba tłumaczyć to w ten sposób, prawda? Ale wtedy głównie na tej zasadzie to tłumaczono. Wiesz, mi się po prostu w tym momencie wydaje, że nie znajdziemy tak naprawdę... Inaczej, nie uważam, żeby jakikolwiek system wierzeń miał za zadanie, nie wiem jak to ująć, to nie będzie tak, że po prostu jakiś konkretny system wierzeń będzie w sposób zawsze 100% ustawiał ludzi wierzących w te rzeczy, powiedzmy na wyższym czy niższym poziomie moralności, nie? Nie, inaczej się odpowiadam. Może inaczej. Czy istnieją lepsze i gorsze systemy wierzeń? Zależy, kto pyta i kto patrzy. Jeżeli jesteś w systemie, który na przykład umożliwia kamieniowanie kobiety, bo cud założyła, to z punktu widzenia osoby, która jest w tym wychowana i z punktu widzenia mężczyzny, który został zdradzony, pewnie to jest fajny system. Wiesz, o co chodzi. To jest tak samo jak...
pies, który został wychowany na smyczy od szczeniaka, nie zna innego świata, dla niego smycz jest okej, nie? I... Okej, ale czy taki system, tego typu system, my byśmy się zgodzili, że jest patologiczny, prawda? Mhm, ale ludzie, tak, którzy są w tym wychowani, pewnie uważają, być może nawet osoba kamienowana może jej się wydawać, że to jest właściwa kolej rzeczy. Może tak być, prawda? Tak. Ale czy da się ocenić, czy któryś z tych systemów jest lepszy lub gorszy? Szczerze mówiąc, nie wiem. Dużo się nad tym zastanawiałem i ciężko jest mi znaleźć jakiekolwiek kryterium. Bo żeby tak naprawdę coś ocenić, to powinieneś mieć punkt odniesienia. Owszem, znaczy, musiałoby istnieć jakieś obiektywne kryterium oceny. I wiesz, jakbyśmy na przykład mieli, nie wiem, na planecie Mars, rozumiesz, cywilizację, która jest zaawansowana o 50 tysięcy lat bardziej od nas, to moglibyśmy odnieść na przykład do nich, co się sprawdziło, a co nie, i ocenić sobie w bardziej lub mniej, wiesz, a tak naprawdę my tworzymy cały czas coś nowego. Znaczy, chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie, bo ja w tych wierzeniach nie znajduję ani uzasadnienia, ani zaprzeczenia do tego, o co pytasz. Okay. Czyli ja tutaj nie widzę ani zachęcenia do tego, żeby, wiesz, każdego człowieka, który ci się nie podoba, po prostu zajechać do końca i go zarżnąć. Nie widzę ani, żeby to zaprzeczało temu, że nie można tak robić, ani nie widzę tego, żeby to zachęcało do tego. Okay. Nie? Bo po prostu ta nakładka, ten topos wojownika nakierunkowany na inne nacje, na inne plemiona, jest nakładką ekonomiczną. Okej, okay. W sensie na takiej zasadzie, że jest nakładką ekonomiczną, w tym sensie funkcjonalną. Wtedy tak? Kiedy to działało, tak. To... Jasne, ale to nie to mam na myśli. Zatem, czy dobrze rozumiem, że ta perspektywa tych wierzeń aplikowana dzisiaj, nie tak jak dzisiaj to przedstawia, do współczesnych ludzi, to jest raczej pewna taka formatka do, że to nie jest narracja moralna, tylko to jest raczej narracja funkcjonalna. Nie wiem, czy to ma sens to, co mówię, ale że to jest na zasadzie, jak radzić sobie z pewnymi konkretnymi sytuacjami, ale to moim zdaniem, tak to rozumiem, to musi istnieć wewnątrz jakiejś szerszej narracji moralnej. I myślę, że ona jest w dużej mierze indywidualna. Mówię o tej moralności, tak? Bo przeróżnymi pieśniami na ustach, wiesz, ludzie popełniali straszne rzeczy, nie? Owszem, ale zdajesz sobie... Ale też... Bo też podciągnięcie po prostu na przykład, wiesz, konkretnego systemu wierzeń, czy po prostu jakiegoś tam systemu symboli, w którym się poruszasz, pod motywowanie ludzi do wykonywania konkretnych czynności, to jest jak na przykład stwierdzenie, że wiesz, że ludzie się zabijają przez teksty w hip-hopie, nie? W Stanach to było bardzo popularne, że na przykład, wiesz, oskarżano różnych wykonawców, czy to heavy metalowych, czy hip-hopowych, bo wiesz, o zabójstwa, morderstwa i tak dalej. No nie, każdy jakby... To jest twoja decyzja, co ty robisz w życiu, nie? Nie można tego wypalić na... Masz rację, aczkolwiek narracja, w której się kąpiesz, że tak się wyrażę kulturowo, może wzmacniać pewne przekazy, a inne osłabiać. Ja nie mówię, że hip-hop czy death metal to akurat najlepsze przykłady, ale generalnie ja się zgadzam z tym, że ostatecznie ta decyzja należy do ciebie, chociaż ty też jesteś ukształtowany w dużej mierze przecież przez swoje uwarunkowania kulturowe, ale jednak bym się kłócił, że ta narracja, zwłaszcza narracja moralna, kulturowa, wzmacnia pewne przekazy, a inne... W sensie absolutnie nie kłócę się ze stwierdzeniem, że jeżeli ktoś się tarza w treściach nawołujących do przemocy, nawet w formie sztuki, to może mieć to na niego jakiś wpływ. I ja wiem, że to jest bardzo powierzchowne teraz, ale ja też nie twierdzę, bo ktoś ostatnio mnie gdzieś tam zaatakował, ja nie twierdzę, że cały hip-hop czy cały rap czy coś takiego, ale są takie przypadki, bo są w tego typu nurtach muzycznych takie, są w tego typu nurtach muzycznych, że tak powiem, motywy, czy tam kawałki, czy nurty, które niosą raczej niekoniecznie prospołeczne przesłanie, że tak się wyrażę. I tyle. Dobra, wiesz co, tak przed końcem jeszcze myślę, że chciałbym przejść do tego podobieństwa, o którym mówiliśmy, do dwóch rzeczy. Pierwsze, do tego podobieństwa, bo tak jak powiedziałeś, wiele mitologii jest na świecie, ma wiele wspólnych elementów, a tak jak sam sprzed sekundy zauważyłem, nawet w mitologii nordyckiej jest symbol Boga powieszonego na drzewie, żeby stać się czymś więcej niż jest teraz, prawda? I jestem ciekaw, jak byś to rozwinął,
To znaczy, czy to są twoim zdaniem rzeczy, bo tak jak mówię, że to są pewne struktury, że to jest pewna wyraz pewnej struktury rzeczywistości. Czy twoim zdaniem to jest coś, co jest odkrywane przez ludzi? Czy jakbyś to skąd się biorą te podobieństwa twoim zdaniem? Myślę, że te podobieństwa się biorą stąd, że jakby na to nie patrzeć, to jesteśmy jednym gatunkiem. Nie? Mhm. Biologicznie jesteśmy tym samym, tak? Niezależnie od tego, czy mamy taki czy inny kolor skóry, czy mamy taki czy inny, wiesz, orientację seksualną, co dzisiaj jest inaczej, dzisiaj ludzie bardzo lubią się dzielić pod tym kątem, nie? Mhm. Ale z punktu widzenia, wiesz, biologii, i wydaje mi się, że teraz nie mówię nieprawdy pod kątem stricte naukowym, to chyba jesteśmy jednak tacy sami, nie? Znaczy, no jesteśmy, wiadomo, różnorodni, ale mamy wspólnych przodków i jesteśmy tym samym gatunkiem, mm-hmm. tak? No na tej zasadzie. Tak, tak. I wiesz, nasze układy nerwowe też funkcjonują raczej w ten sam sposób, nie? Okej, okay, czyli dobrze rozumiem, że to jest po prostu pewna, że to jest... Ty użyłeś wcześniej stwierdzenia zbiorowanie świadomość, to jest z Junga, prawda? Mm-hmm. W sensie, domyślam, mm-hmm. w sensie wziąłeś to z Junga, czy skądinąd jeszcze, że tak zapytam? Bo wiesz co, nie mam pojęcia. Znaczy, ja Junga nigdy nie przeczytałem, tak? Ja znam jakieś tam jego koncepcje, ale nie powiem, że wiesz, znam Junga, bo nigdy nie przeczytałem, wiesz, książki Oddechy do Dechy, więc to byłoby za dużo, gdybym powiedział, że znam. Nie wiem, skąd mi się to wzięło w słowniku. Ja to po prostu, to jest jakiś tam mój indywidualny też symbol tak naprawdę, coś, co ja sobie tam pod tym rozumiem i być może nawet mogę powiedzieć, że po prostu sobie w coś tam wierzę, że to, co ponad nami jest, to jakieś taka, wiesz, niewysłowione połączenie pomiędzy ludźmi, że się po prostu czujemy. Nie? Okej, okay, ale... Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, Myślę, że wiem, ale za tym, co stwierdziliśmy, że tego typu struktura symboliczna jest wyrazem pewnej głębszej rzeczywistości i czy to uznamy, że to jest na naszej warstwie biologicznej, powiedzmy, prawda? Czy ktoś może uznać, że to jest jeszcze głębiej, być może, ale to jest już osobny temat, prawda? Mhm. Ale jeżeli tak, to pewne zestawy symboli, pewne takie struktury, nawet mitologiczne, lepiej się w to wpasowują, a inne gorzej, prawda? Mhm. I na tej zasadzie można z całą pewnością, bo tak jak mówię wcześniej, jeżeli chcemy mieć ocenę narracji moralnej, to przydałoby się jakieś obiektywne kryterium oceny i tam u mnie odcinki na ten temat, pewnie kojarzycie. Natomiast natomiast niezależnie od tego, możemy z całą pewnością powiedzieć, chyba się zgodzimy tutaj, że istnieją takie zestawy symboliki, które lepiej obrazują tę rzeczywistość dla nas, dla ludzi takim, jakim jesteśmy, a inne gorzej. Czy to znaczyłoby, że w takim razie są mniej i bardziej funkcjonalne systemy symboliki po prostu i wierzeń? Zależy znowu, kto pyta i kto patrzy. Bo też znowu, jeżeli odniesiesz pewne symbole do na przykład rzeczywistości sprzed 2000 lat, to będą dużo bardziej, wiesz, funkcjonalne niż na przykład dzisiaj. Ale bo nie zdążyłem nawet odpowiedzieć jeszcze na to twoje pytanie, nie? Skąd ja uważam, że są te podobieństwa? Przede wszystkim, tak powiedziałem, stąd, że wydaje mi się, że mimo, wiesz, różnego pochodzenia etnicznego jesteśmy tymi samymi istotami, to teraz tak, od zarania dziejów ludzie próbują sobie wyjaśnić, po co to wszystko jest, bo mamy tą świadomość, mamy to postrzeganie tej pewnej abstrakcji, nie? I ludzie też od początku potrzebują pewnego wzoru do naśladowania, pewnego uzasadnienia dla tego, dlaczego należy tak, a nie inaczej. I odzierając wszelkie religie czy wyznania jakby z tych właśnie nakładek funkcjonalnych, czyli zmuszania ludzi do podejmowania konkretnych kroków, które są uważane za korzystne dla ogółu ludzi w to wierzących, tak, czyli na przykład takie rzeczy jak obrona wiary, czy tak jak u ludów północy ekspansja, tak, to są pobudki ekonomiczne związane z władzą i tak dalej, to w gruncie rzeczy po prostu dostajesz pewien symboliczny, poetycki opis rzeczywistości i tej materii, z którą ty się spotykasz na co dzień, bo ja uważam w ten sposób, że świat może opisać na dwa sposoby. Sposób naukowy, tak, czyli liczbami, też symbolami tak naprawdę, liczby to też są pewnego rodzaju symbole, wzorami, językiem fizyki, matematyki, chemii, to w sumie wszystko jest język matematyki tak naprawdę, jak matematyka królową nauk, ale możesz też użyć do tego języka poetyckiego. I my jesteśmy przyzwyczajeni do poglądu na świat naukowy, poznamy ten język, ale matematyka jest nowym językiem, tak? I być może jest bardziej obiektywnym językiem, jest językiem, który bez zgłębienia 15 ksiąg poetyckiego opisu, po prostu znając parę wzorów, możesz opisać sobie rzeczywistość. Ale tu chodzi nadal o to samo. My po prostu opisujemy rzeczywistość, tak? I
dawniej opisywano w sposób poetycki, pewną przenośnią. Chciano zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, również zawierając w tym tak naprawdę psychologię czy socjologię, bo mitologia to poniekąd jest psychologia i socjologia dla mnie. Okej, pewnego rodzaju protoplasty tego. Tu się zgodzę, ale widzisz, bo mówisz, że odzierając religię czy tam tradycje z takich aplikacji, no, że tak powiem, wymuszonych okolicznościami, dochodzimy często do wspólnych mianowników. Tu się zgodzę, aczkolwiek, w sensie do pewnych wspólnych mianowników, ale jednak dochodzimy też do pewnych istotnych różnic. I dobrym przykładem jest tutaj to, że jak już jesteśmy przy symbolu Boga powieszonego na drzewie, prawda, to Odyn robi to dla siebie. Prawda? Poświęca się, żeby samemu coś zyskać. Dokładnie. Chrystus robi to dla reszty, dla innych, prawda? I jest tutaj, i pomimo iż ten jest pewna podobieństwo między tymi symbolikami, to jednak motywacja jest no, dość już różna. I jeżeli chcemy przechodzić w aplikowanie tej symboliki do życia codziennego, to dochodzimy jednak, pomimo części wspólnej, dochodzimy jednak do pewnych innych zastosowań, ponieważ możesz poświęcić wszystko, czym jesteś, dla samego siebie, a tutaj możesz, a być może nawet powinieneś, poświęcić wszystko, czym jesteś, dla innych ludzi. I ponownie, no w sensie tylko zaznaczam tutaj, że tutaj nie ma po prostu całkowitej spójności. To nie jest tak, że wszystkie religie ostatecznie mówią to samo. Tylko w sensie pomimo pewnych wspólnych elementów istnieją też spore różnice. No i oczywiście moglibyśmy zadać pytanie, czy któryś z tych symboli jest lepszy, czy któryś jest bardziej prawdziwy, czy któryś daje lepsze wartości z perspektywy moralnej, ale podobnie wracamy do tego, że żeby to ocenić, musielibyśmy założyć istnienie pewnego kryterium oceny. Daj mi punkt odniesienia, to ci powiem. No tak, tak, no w sensie nie, ja się tutaj zgadzam, że do oceny potrzebny jest punkt odniesienia, no i do oceny obiektywnej musielibyśmy uznać istnienie obiektywnego punktu odniesienia moralności, ale ja też powiem ci, że ja absolutnie nie jestem przygotowany do dyskusji na zasadzie co jest lepsze, co jest gorsze. Spoko, dobra. Bo ja jak ognia unikam czegoś takiego w swoim właśnie takim filozofowaniu, to w sumie jest spójne z tym, co reprezentują jakby moi bogowie, a co reprezentuje Chrystus, że mnie bardziej obchodzi to, czy to ma aplikację dla mnie. Więc pewnie też dlatego jakby nie za bardzo się skupiam na takim, wiesz, na ocenianiu tego. Bo ja to oceniam tylko pod kątem tego, czy jeżeli wykonuję pewne działania, to czy dostaję te rezultaty, które mnie interesują. Okej. I wtedy się pojawia stopniowanie. Natomiast wiesz, absolutnie nie interesuje mnie to, czy wiesz, czy moje jest lepsze od swojego. Słuchaj, jeżeli sobie nie wchodzimy w drogę, to znaczy, że nie ma sensu się nad tym zastanawiać. Oczywiście. To jest wszystko bardzo fajnie, ale życie bardzo często też polega na tym, że no jednak interesy wchodzą w drogę, prawda? Tak. I często jest taka sytuacja, że ja bym coś chciał, czy nawet ja bym coś potrzebował zrealizować, ale czasami pojawia się pytanie, czy właściwym nie byłoby zrobienie czegoś innego, czego może ja nawet nie chcę. I tak jak mówię, do oceny czegoś takiego jest potrzebna to kryterium oceny moralnej i no i nie będziemy wchodzić w ten temat, ponieważ to jest trochę osobny temat. Tak, i też do takiego tematu potrzebny jest często kontekst. Oczywiście. Wiesz, sytuacje bardzo rzadko są czarno-białe, nie? Tak, to prawda, rzadko są czarno-białe, ale ja bym się kłócił, że bardzo, bardzo ciężko jest często dostrzec do właściwe, że tak powiem, podejście, ale ja w sensie, jeżeli ktoś wyznaje realizm moralny, to jednak by się kłócił, że to właściwe wyjście z sytuacji istnieje, nawet jeżeli ciężko nam jest je odkryć, prawda? Nawet jeżeli te dostępne opcje nie są takie jednoznaczne, to gdzieś tam istnieją lepsze i gorsze rozwiązania na tej zasadzie. Wiesz, to o czym rozmawiamy jest związane na przykład z tym, dlaczego tak często prawo zawodzi, nie? No tak, bo prawo jest próbą uogólnienia. Tak, właśnie, to jest uogólnienie i jest to odarte tak naprawdę z człowieczeństwa. Prawo jest odarte z człowieczeństwa. Prawo to jest zespół zasad. I prędzej czy później, bo wchmieniając takie tematy, jakich gadamy, dochodzimy na przykład do tego, czy zabicie człowieka jest okej. Okay. Tak, masz całkowitą rację. I można powiedzieć, nie wolno odbierać życia drugiemu człowiekowi, bo on jest taki sam jak ja, tak? Ale, a dodajmy do tego kontekst. Ten człowiek zabił moją córkę. Ja uważam, że jest okej go zabić.
ale uważam, że jest nie okej pod kątem społecznym, żeby go zabić, wykonać samosąd, bo może to prowadzić do dalszych patologii. Do jakich patologii? I teraz możemy to piętrzyć i robi nam się z tego, wiesz, rozmowa dwu czy trzy godzinna, do której potrzebujemy bardzo szerokiej ekspertyzy, bardzo szerokiego, wiesz, bardzo szerokiego patrzenia. I wiesz, ja w którymś momencie swojego życia zdałem sobie sprawę, że bardzo mało wiem. Tak? I że nawet jak pewne rzeczy mi się wydają, to pojawia się pewien rozmówca, który mi pokazuje spojrzenie zupełnie innej strony i tak naprawdę, żeby nie wyjść na głupka, muszę się z nim zgodzić, bo po prostu zostałem przygnieciony doświadczeniem, którego nie mam. I poprzez wiele takich, wiesz, spotkań z ludźmi, bardzo lubię rozmawiać i wymieniać doświadczenia, po prostu doszedłem do wniosku, że nie powinienem się zajmować uogólnianiem czy znajdowaniem właśnie pewnych jakby takich złotych zasad, bo bardzo ciężko je znaleźć i tak naprawdę bardzo mało w życiu doświadczyłem. I prawdopodobnie w życiu, jako jedna osoba, nie doświadczę na tyle dużo, żeby z czystym sumieniem takie zasady wyprowadzać. Więc uznałem, że lepiej zająć się sobą, starać się być, wiesz, dobrym człowiekiem, cokolwiek to znaczy, realizować się i pomagać też tym, którym mogę pomóc, czy którzy chcą mojej pomocy, ale też nie na siłę próbować pomóc tym, którzy niekoniecznie to chcą. Ja na przykład, wiesz, nie jestem w ogóle osobą, która stara się nawracać, nie? Mm. Ja nie uważam, że mam lepsze podejście od ciebie, nie? Czy od kogokolwiek, mówię po prostu, wiesz, od ciebie, ale jeżeli przychodzi do mnie ktoś i mówi, że ma z tym, problem, ja mu mówię, jak ja bym do tego podszedł i ta osoba jest zainteresowana, czy robi to na nie jakieś wrażenie, bardzo proszę, przyjdź do mnie, pomogę ci jak mogę. Natomiast jeżeli widzę ten sam problem u kogoś innego, to nie podchodzę i nie mówię, chłopie, to można rozmawiać tak. I to jest najlepsza droga. Znajdzie się kto inny, kto mu pomoże. Pod warunkiem, że on będzie chciał wyciągnąć rękę, nie? Poprosić o pomoc. Tak, i to jest w sumie to określa też tą różnicę pomiędzy Odynem, który zrobił to dla siebie, a Chrystusem, który zrobił to dla nas wszystkich. Tak. Ja nie prosiłem o to Chrystusa. Tak. Ale on to zrobił dla mnie i jego wyznawcy chcieliby, żebym ja to uszanował, bo przecież zrobił to też dla mnie, ale stary, ja cię o to nie prosiłem, wiesz, o co chodzi? Owszem, ale jego wyznawcy powiedzieliby, że tego potrzebowałeś nawet, jeżeli o to. No właśnie, a to wiesz, to nie wam to oceniać. Tak samo nie jak mu to oceniać. Owszem, no. Nie nam. Wiesz co, ale powiedziałeś tutaj bardzo dużo słusznych obserwacji, zwłaszcza w temacie prawa i ja bym rozszerzył to jeszcze, że to nawet nie tylko prawo jest pewnego rodzaju siłą rzeczy niewystarczającym uogólnieniem, ale prawo moralne, takie skodyfikowane prawo moralne również jest pewnego rodzaju niewystarczającym uogólnieniem, ponieważ nie tylko nie wolno zabijać, bo pójdziesz do więzienia, prawda? No to wiadomo, ale istnieją od tego wyjątki. Owszem, ale nie wolno zabijać, bo to jest moralnie złe, no też istnieją od tego wyjątki, prawda? Też istnieją sytuacje, w których nawet być może zabicie drugiego człowieka jest mniej złym z możliwych opcji, bo być może... Może na przykład uchwalić inne istnienia, nie? No na przykład, właśnie, w sensie, więc ja się zgadzam, całkowicie się zgadzam, że prawo w sensie kodu, w sensie skodyfikowanych zasad jest absolutnie, znaczy w praktyce po prostu bardzo często niewystarczający, jest tylko pewnego rodzaju uogólnieniem, którego oczywiście potrzebujemy, żeby dało się przekazywać te normy i tak dalej, ale należy pamiętać, że prawo jest niewystarczające, nie ludzie są dla prawa, tylko prawo jest dla ludzi. I to jest bardzo moim zdaniem silny, słuszny postulat. To już nie będę mówić, skąd się on wziął, bo to jest osobny temat, ale mam jeszcze takie jedno krótkie pytanko o Ragnarok. Ponieważ w tej całej, sobie rozmawiamy tutaj, prawda? Natomiast całość tego w perspektywie nordyckiej źle się kończy. Nie ma happy endu na końcu wszechświata, prawda? Bogowie na końcu przegrają, będzie zmierzch bogów, wszyscy umrą i generalnie Odyn zbiera tych wszystkich wojowników do ostatniej walki, która się skończy wieczną ciemnością, nie? W sensie nie ma happy endu w tym wszystkim. I mówisz, też powtarzałeś, że to jest takiego pewnego rodzaju lekarstwo na takie zwątpienie, czy taki nihilizm negatywny, prawda? Ale czy fakt, że nie ma tego happy endu na końcu, nie jest tutaj jakiś problematyczny? Wiesz, tu możemy spojrzeć na to, należy spojrzeć bardzo szeroko, bo happy end jak najbardziej jest, tylko że happy end się kończy. Okej. Okay. Bo jest Valhalla.
Tak, Walhalla, tylko ona nie będzie trwała wiecznie. Wiesz, Walhalla dla mężczyzny w tamtej epoki była absolutnym happy endem. Mhm. Tak? Czyli miał spełnione, wiesz, wszystkie te potrzeby, które prawdopodobnie wtedy no, większość mężczyzn miała. Czyli mogłeś chlać, żreć, mogłeś sobie sypiać z kobietą do woli i mogłeś się ćwiczyć w rzemiośle wojennym. High life. Bardzo przez fajnie. Pewien czas. Przez pewien czas. No i to też jest fajne, no bo wiesz, jakby wieczność zawsze ci się wnudzi, tak? Jeżeli wchodzisz na ten etap, na ten poziom, to on w biegiem dni, to nie jest już dla ciebie 10 na 10, tak? Jeżeli masz wszystko. Ale wiesz, wieczność, obawiam, w sensie wieczność w takim teologicznym rozumieniu, to nie jest nieskończenie długi czas, tylko raczej bez czasu, no, prawda? To wchodzimy w wiele koncepcji, nie? Ale zobacz, bo o co mi chodzi? Ja w ogóle nie chcę tego w żaden sposób, wiesz, bronić, czy twierdzać, że to jest jednak spoko, bo ja w to nie wierzę, że tak się świat skończy. Ja rozumiem. Ale mnie bardzo mocno uderza w Ragnaroku pokrewieństwo z tym, co mówią fizycy, czyli tak zwana śmierć cieplna wszechświata. I tak się wszystko skończy na zasadzie takim, że nie będzie już nic. No, to zależy ponownie, ponieważ bo niektórzy mogliby ci powiedzieć, że po tym świecie będzie nowa ziemia i nowe niebo. Ale to jest osobny temat. A po Ragnaroku wszystko się narodzi od nowa, nie? Właśnie nie wiem, szczerze mówiąc, tak? Po Ragnaroku wszystko się narodzi od nowa i będzie... A narodzić na nowo w którymś momencie, nie? A czekaj, racja, chyba nawet rzeczywiście gdzieś to czytałem, że to się powtarza wszystko w nieskończoność, tak? Ale to się powtarza w taki sam sposób, nie? Dobrze pamiętam, czy źle pamiętam? Teraz nie jestem nawet pewien, bo wiesz, jakby te schyłki światów mnie mało interesują. Okej, dobra, rozumiem. Nie, ja nawet bardzo dobrze nie poznałem Ragnaroku, mimo że wiesz, że to jest mój konik, także się nie chcę mądrować, bo na pewno się znajdzie ktoś, kto dopowie w komentarzu i zrobi ze mnie, wiesz, głupka, który nie wie, o czym mówi. Jasne, to jest ciekawe. Ale jakby patrząc na to tak powierzchownie, widzę tu ogromne podobieństwo, tak? Ragnarok, śmierć cieplna wszechświata i być może odrodzenie, być może znowu Big Bang, czyli być może znowu, wiesz, lody Niflheimu, które topnieją od ognia Muspelheimu, wychodzi z tego krowa, która wykarmi pierwszego olbrzyma, gra gitara, nie? Wiemy, o co chodzi, spoko. Dobra. Już patrząc zupełnie poza nakładką, wiesz, tą światopoglądową, tą taką religijną, ja nie jestem ateistą pod tym kątem, że nie wierzę, że po życiu nie ma nic. Ja wierzę w to, że wiesz, że wewnątrz jest ten duch, jakkolwiek to nazywamy, to jest ta cząstka boska, czy właśnie Bóg sam w sobie rozczłonkowany pomiędzy na wszystkich. Dla mnie sensem tego wszystkiego, co ja widzę również w tej mitologii nordyckiej, jest to, że to czym jest Odyn? Odyn jest wszechświatem, który bada sam siebie, tak? I ja wierzę w to, że my gdzieś głęboko wewnątrz siebie, ten nasz duch, to jest właśnie ta cząstka wszechświata, która zyskała tego rodzaju świadomość i po prostu bada tą część wszechświata, która jest związana z czasoprzestrzenią. Czyli czas jest do czegoś potrzebny. Czas jest potrzebny, żeby zachodziła fizyka, tak? Nie ma znaczenia, czy czas idzie do przodu, czy do tyłu, ale zjawiska fizyczne są w czterech wymiarach, tak? Przynajmniej to, co my obserwujemy. I my po prostu badamy tą cząstkę tego boskiego dzieła, tego wszechświata, jako zbiorowy kolektyw, tak? My sami jesteśmy wszechświatem. Jest mnóstwo tych powtarzających się, wiesz, patternów, tak? Jeżeli spojrzysz w ten cząstkę, to tak naprawdę widzisz wszechświat, widzisz mgławicę i tak dalej. Ale w to... No, wiem, że no, to już metafizyka, to już tak wiesz, symbolicznie, tak? No jasne, dobra. Ale no, wiemy. Takie jest moje podejście do tego i wiesz, jakby co po tym wszystkim będzie, czy co nas czeka, dowiemy się prawdopodobnie, jak skończymy ten cykl wcieleń, czy jedno wcielenie, tego też nie wiemy. Dla mnie zasady gry są takie, jeżeli tu wchodzę, to jeżeli coś było przed tym, muszę o tym zapomnieć, tak? Jeżeli jestem bytem, jeżeli jestem duchem, to nie jestem zależny od czasu. Tak? Ale żeby doświadczyć pewnych rzeczy, muszę się stać zależnym od czasu, a żeby nie zanieczyszczać swojego poznania tym, co było wcześniej nie ma sensu, ale nie zanieczyszczać wspomnieniem bez czasu, wymazuje się wszystko w mojej głowie. Być może to jest uzasadnienie tego, że to się wszystko dzieje, tak? Ale nie wierzę w to, że jesteśmy śmiertelni gdzieś tam głęboko w sobie, tak? Okej, okay, że poznanie, że tam, że o ile dobrze rozumiem, że ten nasz logos, prawda, jest pewnego rodzaju fundamentalium, tak?
że nie jest. No okej, okay, myślę, że jest to też interesująca perspektywa. Dobra, to też myślę, że to jest dobry moment na zakończenie. Także Pawle, ja Ci bardzo dziękuję za naprawdę fascynującą rozmowę i zachęcam wszystkich do komentowania, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, co byście zmienili w tych koncepcjach, o czym zapomnieliśmy. Zachęcam do dyskusji i przypominam raz jeszcze, że w opisie będą linki do Instagramu i do YouTube'a Pawła. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu tematami i jak to aplikować w życiu codziennym, to zapraszamy tam gorąco. Dzięki bardzo. I do usłyszenia. Świetnie się bawiłem. Też i nawzajem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym rozmawiamy o tym, dlaczego wierzenia i symbolika nordycka bywa popularna wśród osób takich jak skrajni nacjonaliści, a nawet neonaziści, czy osoby takie jak Andres Breivik, to zapraszamy na specjalną grupę tylko dla patronów, gdzie poza dodatkowymi materiałami możecie znaleźć również przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.